Jakiegoś licznego gołąbeczka mam, dzisiaj cały dzień prawie u gołąbków. Jeszcze w końcu mi się utopił telefon. No i teraz przepraszam, ale będzie trochę tym bardziej mniejsza moja tu aktywność. To znaczy, filmiki to mogę wrzucać, tylko zanim ja tam to wszystko ogarnę, te aplikacje sobie pościągam, to wszystko odbuduję. No to nie wiem, no, telefon. Wszystko tam zniknęło, więc nie wiem jak tam przesłać sobie te dane i tak dalej. Ech, I tak, taka po prostu przygoda. I mówię to przy okazji, pokażę kołambeczka Już miałam zrobić z nim film, yy, ale to tak na szybko, żeby właśnie o tym telefonie, kochani. To okoślicznotka. I taką ma nóżkę, zaraz pokażę tam jego nóżkę biedną. Już myślałam, że go nie złapię biedaka, bo tam taką ma miejscówkę, że tam ziarka ktoś przynosił. No taka nóżka. Już długo musiał chodzić z taką zaplątaną nóżką. Więc nóżka to będzie do leczenia. Tak to śliczny, ładny kołąbeczek. Ładnie się załatwia. Także radził sobie jak mógł. Ale widać, że to nie jest taki pewnie przystosowany do życia. Chociaż białe gołąbki też są tam, właśnie w tamtej okolicy. To jest tak okolica hali, okolica marketów. No, ten jest prawie cały biały. Prawie. Tu miał chyba, że to było troszeczkę brudne ja, jeszcze go później muszę go, dokładnie, to już jak wydobrzeje mu trochę ta nóżka, już te pirojady, to wyślę y, zdjęcie do gruszętnika, czy można go wypuścić, czy on sobie da radę, czy to jest taki gołąbeczek, który będzie łapał choroby i sobie nie poradzi, no, ewentualnie do adopcji. I tam wpisał się mm, komentujący. Właśnie też ratujący gołąbki, że jest, że, że zostały przekazane właśnie, przekazuje wraz z małżonką, o, tutaj gołąboczek boli go, pewnie ta nóżka, że przekazuje wraz z małżonką zawsze jakieś dary na tak zwany bazarek, gdzie można licytować, kupować z gruszętnika, różne rzeczy właśnie, to one służą pomocy gołąbkom. Jak ktoś jest zainteresowany, to bardzo proszę tam też zajrzeć. I to taka wiadomość, że z tym telefonem tu. Jeszcze będę miała dodatkowe zajęcie. Nie mam, nie mam tu czasu, a jeszcze z tym telefonem. No już nóżkę. Tu zabieram się za nóżkę gołąbeczka. No i tak, tutaj widać na białym. Ja tutaj ruszyłam mu te pióreczka. Ile tu jest piórojadów? Masa. Masa. Już dostał kropelki. One jeszcze będą takie się troszeczkę ruszały do jutra, ale już będzie pojutrze już żaden pirojat tu nie będzie latał i za 10 dni powtórka, czyli tu 10 dni ma gwarantowane u mnie. I ogólnie ma gwarantowane, dlatego że tutaj ma taką nóżkę. No jest też jeszcze brudna dodatkowa, bo wiadomo teraz siedział kołąbek. Tak trudno mi tu trzymać. Let us.